Fragmenty wspomnień Franciszka Barteczka. Niemieccy oficerowie zamierzali opanować zbrojnie Śląsk Cieszyński. Do wojskowego przewrotu przygotowywali się także Czesi. Udało nam się ustalić, że Czesi ustalili termin zamachu na północ z 31 października na 1 listopada, a Niemcy na godzinę 10 w dniu 1 listopada. Należało ich uprzedzić i rozpocząć akcję najpóźniej o godzinie 21 w dniu 31 października. Taki właśnie termin został uzgodniony na zebraniu z udziałem oficerów Polaków. Ścisłe kierownictwo polskich spiskowców tworzyli porucznicy Ludwik Skrzypek, Klemens Matusiak i ja. W dniu 31 października o godzinie 14 spotkaliśmy się z czeskimi oficerami w restauracji Kofina na Starym Targu. Uzgodniliśmy wspólne opanowanie garnizonu, ale terminu nie podaliśmy. Z kolei o godzinie 17 odbyliśmy spotkanie z Niemcami w kawiarni Austria. Po spotkaniu z Niemcami Skrzypek i Matusiak poszli na zebranie polskich oficerów w Domu Narodowym, podczas którego miały zostać uzgodnione ostatnie szczegóły przewrotu. Natomiast ja wyjechałem o godzinie 19.30 do Łąk, by przy pomocy tamtejszej milicji opanować skład amunicji na strzelnicy w Boguszowicach. Nie byłoby tego przełomu 1918 roku bez trzech oficerów polskich, żołnierzy armii austro-węgierskiej, bez Ludwika Skrzypka, Klemensa Matusiaka i Franciszka Barteczka. Nawiązali tajny kontakt z Radą Narodową księstwa Cieszyńskiego i w nocy z 31 października na 1 listopada dokonali zamachu wojskowego na terenie Cieszyńskich Koszar, na terenie 31 Pułku Obrony Krajowej. Oczywiście oni zdawali sobie sprawę, że dni tej monarchii są już policzone. Czekali na pewien sygnał ze strony właśnie tutaj działaczy Polski, którzy już od ponad 10 dni przecież funkcjonowali jako ten organ polski, prawda, niepodległy, jeszcze oczywiście nieoficjalny organ, nieuznawany przez miejscową ludność niemiecką, czy też nawet przez jakiekolwiek władze polskie, bo takich władz polskich jeszcze przecież nie było. Fragmenty wspomnień Franciszka Barteczka. Zaraz po powrocie z Łąk uczestniczyłem ze Skrzypkiem i Matusiakiem w układaniu tekstu pierwszego rozkazu dziennego dla garnizonu, który miał już być nazajutrz polskim. Następnie poszedłem do aresztów, by odebrać przysięgę od tych, którzy po powrocie z niewoli byli poddawani śledztwu. Byli traktowani w sposób nieludzki, z niekłamaną radością przyjęli więc wiadomość o odmianie losu i chętnie przysięgali posłuszeństwo nowej władzy. Obchodziłem kolejno wszystkie obiekty koszar, w ważniejszych pomieszczeniach zabierałem klucz od drzwi i ustawiałem posterunki. Bez mojego zezwolenia nikt nie mógł wchodzić ani wychodzić. Uginając się pod ciężarem kluczy, przemoknięty, przybyłem rano do adiutantury i tam podyktowałem spis oficerów i podoficerów, którym będzie wolno wrócić do służby. Poleciłem chorążemu Raczkowskiemu przygotować dwa plutony i dobrać do nich najsprawniejszych żołnierzy celem umieszczenia tej półkompanii przed obiektem głównym, w którym miało odbyć się zebranie oficerskie. Chodziło o przymuszenie do posłuchu niemieckich oficerów na wypadek, gdyby chcieli stawiać opór. O godzinie 10 sala była pełna. Przybyli prawie wszyscy niemieccy oficerowie i ponad 20 oficerów czeskich. Nas, Polaków, było tylko kilku, bo pozostali znajdowali się w swych oddziałach. Byłem uzbrojony w 10-strzałowy pistolet typu Mannlicher 9 mm i czekałem. Miałem ogromną satysfakcję, gdy Niemcy zaczęli podpisywać akt kapitulacji. Symulując przez kilka lat niezdolność do służby liniowej, kierując cały wysiłek na przechytrzenie lekarzy i władz wojskowych, uchylając się od służby, która wymagała nieco wysiłku, stali się zgnuśniali i niezdolni do oporu. Skapitulowali najpierw oficerowie zawodowi, a po nich rezerwowi. W ten sposób garnizon znalazł się w naszych, wyłącznie polskich rękach. Postać Franciszka Barteczka to też taka postać dla Cieszyńskiego wyjątkowa. Podobnie jak Ludwik Skrzypek, jest to osoba, która swoją taką karierę społecznika zaczyna jako nauczyciel. Tutaj jego dzieje młodości były dość spójne, też kończy paralelki w Cieszynie, które następnie pozwalają mu podjęcie pracy, między innymi w Dziećmorowicach, gdzie również się urodził. Przechodzi jako poddany austriacki etap kariery wojskowej, wcielony oczywiście do armii, przechodzi cały szlak bojowy swojej jednostki, no by finalnie
razem z 31 Pułkiem właśnie znaleźć się w Cieszynie, czego konsekwencją będzie jego aktywny udział w działaniach Ligi Oficerskiej, gdzie wraz z Matusiakiem i Skrzypkiem będą przygotowywali plany przejęcia władzy w garnizonie cieszyńskim, a następnie jest jedną z osób, która w sposób jednoznaczny się przyczynia do efektywności i efektowności tego przewrotu, jako że między innymi zajmuje on magazyny broni w Łąkach i Bogoszowicach, broni i amunicji uniemożliwiające na jakąś kontrakcję ze strony austriackiej czy czeskiej. Po wojnie Barteczek także aktywnie uczestniczy w tej działalności politycznej i wojskowej. Między innymi jednym z bohaterów tego cieszyńskiego baonu wysłanego na pomoc dla miasta Lwowa w okresie walk z Ukraińcami. Bierze udział również w wojnie polsko-bolszewickiej, odznaczony zresztą Krzyżem Virtuti Militari 5 klasy za ową kampanię. Po tej wojnie powracający na Śląsk Cieszyński i biorący tutaj również udział w tych działaniach na rzecz interesu narodowego, szczególnie dotkliwie postrzeganego po podziale tego terenu pomiędzy Polską a Czechosłowacją. Dalszą jego karierę wyznaczają oczywiście jakby tutaj rodzinne Dziećmarowice, tam między innymi będzie pracował w administracji tego obszaru, również jako nauczyciel. Franciszek Barteczek związał się z okolicami Bielska, Bielska Białej dzisiaj, był działaczem społecznym, politycznym na terenie gminy Jesienica. I co ciekawe, wszyscy trzej oficerowie, żołnierze zmarli dość późno. Przeżyli właściwie, można powiedzieć, wiele ważnych wydarzeń politycznych, bo Skrzypek zmarł w 1965 roku, Matusiak zmarł w 1969 roku, a Barteczek w 1983 roku. I zwłaszcza Barteczek i Matusiak, można powiedzieć, przeżyli wszystkie, można powiedzieć, przełomy polityczne